armii słynniejszej niż Legia Cudzoziemska. Jej żołnierzy otacza legenda, jest więc również niezwykle tajemnicza. Powstała w roku 1831 i zawsze cieszyła się opinią jednej z najlepszych jednostek bojowych świata. Jak wygląda dzisiaj? Legia Cudzoziemska. Doborowa formacja wojskowa u progu trzeciego tysiąclecia. Reżyseria. Scenariusz. Po przeszło 150 latach istnienia Legia nadal wyróżnia się szczególnym sposobem funkcjonowania. Tworzą ją ochotnicy, głównie cudzoziemscy, w służbie Francji. Inaczej niż w innych armiach, łącznie z jej pierwowzorem legionami rzymskimi, nie dzieli się ich pod względem przynależności etnicznej czy geograficznej. Ludzie 138 narodowości przemieszani są w dowolny sposób. Honor i wierność. To wartości, które dziś mogą się wydawać anachroniczne. Lecz międzynarodowy charakter oraz najwyższy poziom profesjonalizmu sprawia, że Legia może stać się wzorem dla przyszłych armii. Tu w Sarajewie Legia coraz częściej podejmuje działania o charakterze odbiegającym od jej właściwego powołania. Musiała odnaleźć swe miejsce w dowodzonych przez ONZ i NATO korpusach ekspedycyjnych, których zadaniem jest utrzymywanie pokoju i udzielanie pomocy humanitarnej. Musiała także wkroczyć w erę wojny technologicznej. Ta nowa sytuacja nie tylko jej nie osłabiła, lecz pozwoliła dowieść po raz kolejny swej skuteczności i zdolności przystosowania. Naszym zadaniem jest teraz pomoc w przywracaniu pokoju, ale za kilka dni lub tygodni może się to zmienić. Jesteśmy przygotowani na to, by w każdej chwili przystąpić do innych zadań i stawić czoło wszelkim ewentualnościom. Przybycie. W Legii odkryłem całkiem inny świat niż ten, który znałem w cywilu. Koleżeństwo. Od samego początku czułem wsparcie kolegów. Nie byłem samotny, jak zdarzało się wcześniej. Ja, kiedy wstąpiłem do Legii, poczułem wolność. To było wyzwolenie. Musiałem zamknąć za sobą te drzwi. Dziś do Legii nie trafiają już kryminaliści. Kryteria naboru stały się surowsze. Przeszłość legionisty nie jest już tajemnicą. Niemniej przeciętny rekrut to człowiek młody, nieustabilizowany, który zaciąga się do Legii w nadziei, że znajdzie tam swoje miejsce. Jeśli sobie życzy, może otrzymać nowe nazwisko. Kiedy zostanie zaakceptowany, będzie przede wszystkim legionistą, dopiero potem sobą. Nowo przybyły ochotnik nie wie jeszcze, jakie przemiany będzie musiał przejść. Po podpisaniu 5-letniego kontraktu czeka go forsowne, nieraz brutalne szkolenie, nim otrzyma białe kepi i stanie się 100-procentowym legionistą. Jeśli ktoś chce się zaciągnąć do Legii, musi być pewien swojej decyzji. Ci, którzy mówią po francusku, siadać. Ci, którzy mówią po angielsku. Po niemiecku, po rosyjsku, po rumuńsku. Rekrut wstępujący do Legii opuszcza swój dotychczasowy świat, z którym chce ostatecznie zerwać. Wyznaczył sobie pewien ideał i przychodzi do nas. Chcemy, aby się szybko zintegrował i poczuł, że jesteśmy gotowi dać mu tę szansę.
lui redonner toutes ses chances. Witajcie w ośrodku selekcji i naboru Legii Cudzoziemskiej. Zeigt sich in vier verschiedene Teile wieder auf. Die erste in der Krankenstation. In der Krankenstation werdet ihr verschiedene medizinische Teste machen, eine Einstellungsuntersuchung und für diejenigen von euch, die was über 30 Jahre alt sind. Вначале вы пройдете тест медицинский. Этот тест медицинский будет зависеть, от него будет зависеть, пройдете вы дальше или нет. Maintenant, vous répondez à la deuxième question. Jedynie 12% kandydatów spełnia warunki selekcji. Według regulaminu głowa nie musi być ogolona na zero. Legionista nie może nosić żadnych oznak wyróżniających nawet z nadmiaru zapału. W czasie początkowego szkolenia uczy się dokładnie wykonywać rozkazy i powściągać wszelką własną inicjatywę. Angażuję wolontera KU. Pedro, mój etnof. Angażuję wolontera ENC. Pedro, mój etnof. Angażuję wolontera BAU. Ludzie z całego świata wnoszą do Legii bagaż swoich doświadczeń. Na tym między innymi polega jej bogactwo. Twarde, brutalne szkolenie będzie sprawdzianem fizycznej i psychicznej wytrzymałości kandydatów. Da im także możliwość poznania podstaw języka francuskiego. W tym czasie muszą dowieść umiejętności wtopienia się w grupę, niezależnie od cech indywidualnych. Początkowy okres jest bardzo trudny. Byłem przyzwyczajony do pewnej swobody, a tam poddano mnie niezwykle surowej dyscyplinie. Szkolenie to przede wszystkim zaprawa fizyczna. Trenuje się do upadłego. Trening jest bardzo ciężki, zwłaszcza na początku. Kiedy się zaciągnąłem, od 3 lat nie uprawiałem sportu. Jest trudno, ma się dość. Ale z upływem tygodni, miesięcy, staje się to rutyną. Potem już nic nie jest trudne. Myślisz tylko o tym, żeby się doskonalić, dać z siebie wszystko. Być silniejszym, posunąć się dalej, zrobić więcej niż poprzednio. Staje się to częścią codziennego życia. Trenujemy nawet w czasie wolnym. To jest silniejsze od nas. Około 70% kandydatów to ludzie niefrancuskojęzyczni. Mówię o takich, którzy w ogóle nie znają francuskiego. Co to jest? To jest szklanka. Jeszcze raz. Opanowanie języka jest niezbędnym warunkiem integracji w społeczności legionistów. Bez francuskiego nie ma Legii. Pierwsze kroki. La victoire. Bravo, sergent. Poitiers. Présent, sergent.
Linia biegnąca od celownika przez szczerbinkę do celu nazywa się linią celowania. Oui, sergent. Widzisz dobrze szczerbinkę? Tak jest. Ustawiłeś muszkę na cel? Tak jest. Ta armia przeszła całkowitą ewolucję, zmieniła się. Jest lepsza niż za naszych czasów. My umieliśmy przede wszystkim walczyć. Dziś Legia jest przygotowana do wszystkiego. Prawą ręką chwytam go za podbródek, a lewą za nos. Jasne? Jednocześnie wkładam mu palec w oko i odwracam. Widzicie, jaki efekt? Teraz szybkim ruchem powalam go na ziemię i mając nad nim całkowitą kontrolę, uderzam w tętnicę szyjną albo w krtań. Kiedy byłem początkującym rekrutem, nie mieliśmy jeszcze słynnych białych kepi. Otrzymanie ich było naszym celem. Ale przedtem musieliśmy przejść bardzo trudne szkolenie. Z początku byłem zaszokowany żelazną dyscypliną. Nie wolno było rozmawiać. Musieliśmy prosić o zezwolenie, żeby się odezwać, żeby się ruszyć. Trzymali nas naprawdę żelazną ręką, więc każdy był mniej lub bardziej zdezorientowany. Choć Legia wchodzi w skład wojsk lądowych, dba o swoją odrębność. Ze wszystkich jednostek specjalistycznych najsłynniejsze są oddziały powietrzno-desantowe. Osiem tysięcy 200 ludzi utrzymywanych w stałej gotowości do podjęcia każdego typu interwencji. Często wykorzystuje się ich w misjach wysokiego ryzyka, których mogą ponieść poważne straty. Osobiste zaangażowanie. Żeby dostać kepi, musisz na nie zasłużyć. Dopiero kiedy je dostajesz, jesteś prawdziwym legionistą.
Dziś otrzymacie białe kepi. Wkładając białe kepi, stajecie się częścią naszej rodziny. Wkładając białe kepi, przyjmujecie za swą dewizę honor i wierność. Honor waszych poprzedników, którzy walczyli i polegli ku chwale Legii Cudzoziemskiej. Kiedy pada rozkaz kepi włóż, zaczynasz się czuć legionistą. Czujesz prawdziwą więź z innymi. Kepi włóż. Przyrzekamy służyć wiernie i z honorem. To się czuje tutaj. Jest się dumnym. Dostajemy wycisk, ale jest fajnie. Żądamy od nich wszystkiego za nic. Muszą to zrozumieć. Muszą się starać, wiedząc, że nie otrzymają nic w zamian. Żądamy wiele, ponieważ wymagamy osobistego zaangażowania w czynach i w walce. Na początku było mi bardzo ciężko, ponieważ musiałem się wykazać, żeby przyjęto mnie do oddziałów powietrzno-desantowych. Trzeba mieć odpowiednie warunki fizyczne, a to nie spada z nieba. Ale to nic trudnego. To ma się w głowie. Chciałeś wstąpić do Legii, chcesz zostać komandosem, więc musisz się starać. Musisz żreć piach. Od chwili, kiedy to sobie uświadomisz, nic już nie jest trudne. Nogi same cię niosą. C'est dans la tête que ça se passe. Après, les jambes y suivent. Vous savez que les genoux, bien sûr. Mamy takie powiedzenie: pot zaoszczędzi krwi. La sueur épargne le sang. Biegaliśmy wzdłuż kanału z plecakami, karabinami w ciężkich hełmach, aż mieszkańcy wystosowali petycję do mairostwa, aby zabroniono oficerom karać nas w taki sposób. Patrząc na nas, myśleli, że to kara, a myśmy biegali z własnej woli na czas, żeby otrzymać najlepszy wynik, żeby dać z siebie wszystko. Psy wojny.
Rodzaj misji nie jest sprawą najistotniejszą w świecie, gdzie wciąż kultywuje się tradycję bohaterów bitwy pod Cameron. Meksyk, rok 1863. 60 legionistów przez 16 godzin trzyma w szachu 2000 meksykańskich żołnierzy. Ostatnich 5 rusza do szarży na bagnety. Przepojony tą legendą, legionista ma poczucie, że dąży do pewnego ideału. Ma przede wszystkim służyć Legii i wykonać każde zadanie, w każdym czasie i za każdą cenę. Jak pod Cameron. Legia wie, że jej wartość zostanie sprawdzona na polu walki. Gotów na wszystko legionista czeka tylko na okazję, by dowieść, że zasługuje na swą reputację. Pierwsza misja ma więc szczególne znaczenie i przypomina egzamin. Poprzedzającej ją fazie oczekiwania, wahanie i niecierpliwość są dla niektórych doświadczeniem trudniejszym niż chrzest bojowy. Oczekiwanie. To czekanie jest straszne. Zastanawiasz się, czy naprawdę wyruszymy, ale nic nie wiadomo, więc czekasz. Nawet kiedy powiedzą, że ruszamy, to też jeszcze nic pewnego, więc czekasz dalej. Zaczynasz się orientować dopiero po przyjeździe, kiedy już jesteś na miejscu. Wtedy już wszystko jest w porządku. Kiedy wyruszasz, mówisz sobie: dobrze, teraz zastosujemy w praktyce to, czego nas nauczyli. To nie był strach, ale jednak czuliśmy pewien niepokój. Mieliśmy, jak to się mówi, lekkiego pietra. Nie wstydzę się do tego przyznać. Na miejscu jest już w porządku, ale w głębi duszy zawsze się zastanawiasz, czy pierwsza kula trafi ciebie. Oczywiście, że czuję się niepokój.
Chce się jechać, po to tam jesteśmy. Do tego nas wyszkolono. Ma się ochotę zobaczyć, jak to będzie. Kiedy wreszcie wyruszyliśmy, nie poczuliśmy żadnej różnicy. Nadal staraliśmy się jak najlepiej wykonywać powierzoną nam pracę. Misja. Operacja Pustynna Burza, Irak, rok 1991. Bardzo chce się jechać. Chce się pójść w ślady weteranów. Kiedyś oni walczyli, teraz moja kolej. Czy dam radę? Czy jestem legionistą? Honor legionisty wzorującego się na bohaterach spod Cameron wymaga poświęcenia. Podczas wojny w Zatoce również Legia poniosła straty w ludziach. Były one jednak niewielkie w stosunku do liczby kilkuset przeprowadzonych operacji. Duch Legii ma swoje prawa. Oficer nie może posyłać szeregowego żołnierza na śmierć. Przełożony musi dawać przykład i, jak w armii napoleońskiej, iść do ataku na czele swoich ludzi. Taka jest cena ich bezwarunkowego posłuszeństwa. Misja ONZ w Kambodży. Legia zajmuje się teraz głównie pomocą humanitarną. To bardzo dobrze. Tylko to jest w tej chwili do roboty. I całe szczęście. Kawałek dla przedstawiciela wsi. Niech pan podejdzie. Legionista właśnie dlatego, że jest legionistą, ma większą wrażliwość. Przejmuje się losem dzieci, kobiet czy zwierząt, bardziej niż człowiek z miasta. Strefa ochronna Centrum Lotów Kosmicznych w Kourou, Gujana Francuska. Spójność tej społeczności opiera się na niezmiennych, być może dziedzicznych wartościach. Miłość do dowódcy, poszanowanie danego słowa, identyfikacja z grupą, której zawdzięcza się wszystko i wszystko się oddaje. Nawet własne życie.
jak to działa. Legia to przede wszystkim cudzoziemcy dowodzeni przez Francuzów. Cudzoziemcy odcięci od swej kultury, korzeni, środowiska rodzinnego, społecznego, religijnego, etnicznego. Znaleźli się w nowym otoczeniu, które ma ich ukształtować, ukierunkować. Tutaj dochodzi do głosu francuskie pojęcie dowodzenia, które podtrzymuje i cementuje tę instytucję. Wszystko to działa dzięki francuskiemu geniuszowi. Wiele krajów usiłowało stworzyć legię cudzoziemską i żadnemu się nie udało, oprócz Francji. Naprawdę wierzę, że sprawił to francuski geniusz. Mówię to jako cudzoziemiec. Jestem o tym przekonany. Jak to możliwe? Otóż Legia wyprzedziła swoją epokę. Wszyscy dziś mówią o konieczności integracji, a Legia integrowała różne narodowości już pół wieku temu. Rolą dowódcy jest być zawsze na czele i dawać przykład. To rodzaj wzajemnej wymiany. Wymagamy wiele, robiąc to samo, co oni. Z nimi, ale na czele. Do dziś pamiętam pewnego oficera. Już go nie ma, ale wtedy poszedłbym za nim w ogień. To był prawdziwy dowódca. To prawda, że dajemy z siebie wiele, ale znamy każdego legionistę z osobna. Jesteśmy z nimi przez całe 5 lat. To ważne. Ma to pewien wymiar ludzki, którego nie znajdzie się w regularnej armii. Za dowódcami idzie się wszędzie. Są zawsze na czele. Prawdziwy oficer Legii jest przede wszystkim legionistą. Oczywiście różnimy się rangą, ale nie powinniśmy się różnić duchem. Wszyscy jesteśmy legionistami, oficerowie również. Stosunki są bardzo dobre. Trzeba tylko przestrzegać kodeksu honorowego, wykonywać zadania, wywiązywać się z obowiązków. Wszyscy jesteśmy równi. Rasizm w Legii nie istnieje. Jesteśmy przede wszystkim kolegami. Inny kolor skóry czy pochodzenie nie mają znaczenia. Robi się wszystko dla wspólnoty. Legionista jest całkowicie oddany społeczności, którą nazywa swoją rodziną. Dziwna mieszanina więziennej dyscypliny i wspólnotowego braterstwa. Zjednoczenie z grupą wynika z całkowitego podporządkowania, które nie pozostawia miejsca na życie prywatne. Symbolem tej absolutnej jedności jest zakaz zawierania związków małżeńskich przed końcem pierwszego 5-letniego kontraktu. Legia musi być zawsze na pierwszym miejscu. Swym oddaniem legionista przypomina mnicha, jak gdyby Legia była rodzajem zakonu. Chłopak, który do nas przychodzi, przyrzeka służyć Francji i Legii. Nie umie śpiewać marsylianki, ale służąc w Legii, służy Francji wiernie i z honorem. Potem to już kwestia czysto ludzka. Nikt z nas, ani ja, ani pan, nie ma ochoty okazać się gorszy od sąsiada. To stwarza atmosferę współzawodnictwa, która przez cały czas wzmacnia motywację legionisty. Ça va créer une sorte d'émulation, de motivation qui va tout le temps animer le légionnaire. Nie czujemy przynależności do Francji, do jej terytorium czy do narodowości francuskiej. Mówię oczywiście o cudzoziemcach. Ja pozostawiłem to wszystko za sobą. Zostałem legionistą i ojczyzną był dla mnie mój oddział. Ludzie, którzy przyjeżdżają do Francji, mówią o cudzoziemcach, są nieraz bezradni wobec swoich problemów. Nie mają co jeść, w co się ubrać.
Nie mają pracy, nie znajdują tego, po co przyjechali, ale nie chcą wracać do siebie. Legia jest dla nich rozwiązaniem. Dzięki niej mogą stać się innymi ludźmi. Żyć dalej, ale inaczej niż zamierzali. Tacy ludzie bywają nieco zagubieni. En la modifiant par rapport à ses souhaits premiers. Une fois, ça c'est pour le type qui est un peu paumé, qui est un peu perdu. Ils sont cyclotymiques volontiers. Ulegają zmiennym nastrojom. Dziś chcą przyjść, jutro zechcą odejść, a pojutrze będą żałować, że odeszli. Przychodzą tu w poszukiwaniu swego miejsca, stabilizacji. Często nie zdają sobie z tego sprawy. Nie są tego świadomi, ale szukają jakichś reguł. Jakiegoś przymusu, który pomoże im do czegoś dojść. Kiedy ja wstąpiłem do Legii, moim celem było w niej pozostać. Nie miałem ochoty wracać na tamtą stronę. Legionista to ktoś, kto przestrzega zasad, kto pozwala się formować, kto zapomniał o swojej przeszłości lub nie chce o niej mówić, kto żyje dzień w dzień według praw Legii i przede wszystkim funkcjonuje w legionowej wspólnocie. To fantastyczne przeżycie obserwować, jak ludzie wszelkich możliwych narodowości i wyznań żyją dla wspólnego ideału. Nie ma w tym nacjonalizmu ani patriotyzmu. Chodzi o to, aby służyć Legii i wykonywać porządnie swoją pracę, z godnością, jakiej nie spotkałem nigdzie indziej. Jest kimś wyjątkowym, ma tego świadomość i poczucie wyższości wobec całego świata. Legionista nie jest nikim niezwykłym. Patrzcie, mam dwoje oczu i nos, jak wszyscy. Najważniejszą rzeczą w tej rodzinie jest szacunek. Do siebie nawzajem, do otoczenia, do danego słowa. Ce respect de la parole Denis. Myślę, że to umacnia rodzinną więź. Qui fait le lien de cette famille. Rodzina. W tej instytucji istnieje mnóstwo wartości. Wy zapewnicie ich ciągłość. Kiedy zastukaliście do bram Legii, zostaliście przyjęci. Teraz dajcie Legii trochę czasu, by pokazała, co może wam zaoferować. Legia to wielka rodzina. Pomagamy sobie wzajemnie i to mi się podoba. Legia jest moją drugą rodziną. Zanim się ożeniłem, była moją jedyną rodziną. We wszystko, co robi, wkłada całe serce, ponieważ to jego rodzina, tłumaczy to dewiza Legii. To jego świat i jest mu całkowicie oddany. C'est son monde à lui et il se donne complètement pour ce monde-là.
Legionista to ktoś, kto ma dwie rodziny. Ja mam żonę i córkę, ale czasami wracam do mojego pułku na obchody Dnia Świętego Michała lub rocznicy bitwy pod Cameron. I na dwa dni znów staję się legionistą. Jestem cywilem, ale przez dwa dni śpię w koszarach, jem w stołówce. Cofam się w czasie o 25 lat. Przychodzi mi to z łatwością. Et je replonge comme ça facilement, très facilement. Je suis marié, j'ai un travail. Jestem żonaty, pracuję. Wszystko jest w porządku. Przynajmniej staram się, żeby było. Legia zastąpiła mi ojca, którego nie miałem. C'est peut-être le père que je n'ai pas vu. Powrót do cywila. Po odejściu z Legii człowiek czuje się samotny. Owszem, jest się wolnym od wszelkiego przymusu, regulaminu, ale z drugiej strony znów ma się takie same trudności jak każdy obywatel. Jeśli na początku nikt ci nie pomoże, to albo wytrzymasz, albo wrócisz do Legii. Wielu ludzi wraca. Kiedy zwykły człowiek popełni przestępstwo, w gazetach piszą: pan taki a taki zrobił to i to. Ale kiedy zrobi to ktoś z nas, od razu w tytule widać: były legionista. To nie jest normalne. Wokół Legii wciąż funkcjonuje wiele uprzedzeń. Legionista automatycznie kojarzy się z łobuzem, a to nieprawda. Jesteśmy tacy sami jak wszyscy. W Legii Cudzoziemskiej służyli książęta, lekarze, dyrektorzy, adwokaci. Nie wszyscy są bandytami, ale od lat 30. pokutuje przesąd, że do Legii zaciągają się tylko łobuzy. To wstrętne. Codziennie myślę o Legii, ale trzeba umieć zamknąć szufladę. Przystosowując się do życia w cywilu, trzeba schować wspomnienia do szuflady i zamknąć. Kiedy wyszedłem do cywila, zamieszkałem u mojej żony. To znaczy u przyjaciółki, którą poznałem, kiedy byłem w Legii. Sprowadziłem się do niej, czekała na mnie. Powiedziałem: słuchaj, jestem teraz cywilem. Jeśli wszystko będzie dobrze, weźmiemy ślub. Jeśli nie, wracam. Pół roku później wzięliśmy ślub. Muszę przyznać, że była bardzo wytrwała. I bardzo dzielna. Miewaliśmy trudne chwile. Ale zawsze było coś, co nas godziło. To była Legia. To ona nas godziła. Trudniej jest opuścić Legię, niż do niej wstąpić. Trudniej, bo to się dzieje nagle. Wstępowanie odbywa się etapami. Żeby zostać legionistą, potrzeba 3 miesięcy.
A kiedy wychodzisz, stajesz się cywilem z dnia na dzień. Otwierasz drzwi, zamykasz i już jesteś w cywilu. Chcąc znaleźć pracę, trzeba przygotować życiorys. Jest gotowy. Pan taki i taki, 5 lat w Legii Cudzoziemskiej. Co tu dodawać? Przyjechałem do miasta, w którym nigdy przedtem nie byłem. Do Paryża. To bardzo trudne. Człowiek nikogo nie zna. Nikt człowieka nie zna. Ja nie żyję jak cywil, żyję jak legionista. Szanuję siebie i innych. W cywilu tego nie ma. W cywilu nikt cię nie szanuje. Gdy ktoś wchodzi do baru, a ty stoisz przed drzwiami, to cię odpycha. Ja w takiej sytuacji mówię: przepraszam pana, przepraszam panią. Tego uczą w Legii. Lubię mówić: służyłem w Legii w oddziałach powietrzno-desantowych. Patrzą na mnie. Nie mierzą wzrokiem, tylko patrzą. Mój powrót do życia w cywilu był trudny. Potrzebowałem 6 miesięcy, żeby się przystosować. Musiałem sobie przypomnieć wiele rzeczy. Mój umysł był zamknięty. Trzeba było go trochę otworzyć. Kiedy znajdziesz się sam, trudno ci znosić te wszystkie dziwne spojrzenia. Czujesz się całkiem odizolowany, jak dzikie zwierzę. Powiedziałem sobie: musisz się stać taki jak dawniej. Miałem kłopoty z nawiązywaniem kontaktów. Nie umiałem rozmawiać z ludźmi. Nie byłem agresywny, ale dość kłótliwy. Musiałem zaczynać niemal od zera. Oderwałem się od tego wszystkiego. Poznałem inne środowisko. No i kobiety zaczęły być ważniejsze niż w czasach Legii. Przeszedłem 3 okresy rozwoju. Młodość, Legię, która nauczyła mnie wielu rzeczy, a potem życie w cywilu. Kiedy teraz spoglądam w przeszłość, myślę sobie: wielkim orłem to ty nie byłeś, ale możesz być z siebie dumny. Tego nie można zapomnieć. To nic, że odchodzisz, palisz za sobą jakieś mosty. Zawsze będziesz legionistą. Nikt nie przestaje być legionistą w chwili, gdy zdaje swój ekwipunek. Legionistą jest się przez całe życie. Przeszłość jest punktem odniesienia, lecz bywa też ciężarem lub zmorą. Niektórzy nie potrafią się przystosować do cywilnego życia. Trudno powiedzieć, jaka część uczuć byłych legionistów bierze się z nostalgii, a jaka jest wynikiem stresu adaptacyjnego.
która część ich samych została wyniesiona z Legii, a która w niej pozostała. Być może właśnie uczucia rzekomo niewrażliwych żołnierzy stanowią o sile tej doborowej formacji, która ze swego sposobu funkcjonowania uczyniła wielką, wzruszającą i zarazem burzliwą przygodę. Przygodę, która na zawsze pozostanie w pamięci 250 tysięcy żyjących legionistów. Na dobre i na złe. Opracowanie: Agencja Publicystyki i Edukacji Telewizji Polskiej S.A. Tekst polski: Piotr Andrzej Majewski.